Kubami pierwsze okrążenia. Jak oceniasz formę przed sezonem? Forma tak naprawdę wyjdzie podczas pierwszych zmagań ligowych. Ale to, że nasza forma jest bardzo dobra, ponieważ wszyscy ciężko pracowali przez okres zimowy, więc jestem dobrej myśli. Jak spędziłeś czas w przerwie między sezonami? Trochę wakacjowałem. Byłem na wyjeździe miesięcznym w Stanach Zjednoczonych. Dużo wyjazdów z góry. Przy tym dużo treningów, więc na pewno nie było nudy. Co najbardziej Ci się podobało w Stanach? Najbardziej podobało mi się... ciężko powiedzieć, ale byłem pierwszy z Miami, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Los Angeles i całe wybrzeże Kalifornii jest cudowne. Jakie są Twoje cele na ten sezon? Cele są takie jak zawsze. W każdym meczu dawać siebie 100% i po każdych zawodach mieć uśmiech na twarzy. Jakie jest Twoje ulubione danie? Zdecydowanie pierogi ruskie. Ale niestety przy naszej dyscyplinie, gdzie musimy pilnować wagi, nie możemy za dużo wcinać pierogów, więc ryby też uwielbiam. Czy lubisz jakiś inny sport poza żużlem? Tak, ja jakby obserwuję bardzo dużo różnych dyscyplin. Na pewno to będzie takie chyba dosyć często odpowiedź piłka nożna. Jestem dużym fanem piłki, ale każde inne zmagania, gdzie występują nasi reprezentanci, lubię obserwować i dopingować. Jakaś ulubiona drużyna piłkarska? Ulubiona drużyna piłkarska Juventus Turyn. Wiem, że teraz wszyscy, bardzo dużo ludzi zmieniło swoją ulubioną drużynę z Realu Madryt na Juventus Turyn, ale Maciej Janowski jest kibicem Juventusu od zawsze. Jaką muzykę lubisz? Słucham wszystkiego. Zależy od nastroju. Od rapu po jakieś takie cięższe brzmienia, nawet takie elektroniczne, klubowe, więc zależy. Nie jestem jakiś bardzo wymagający. Jakiś ulubiony kawałek ostatnio? Kurde, ulubionych kawałków to mam listę 4-godzinną, więc niestety nie mogę powiedzieć jednego. Okej, Twoje ulubione miejsce we Wrocławiu? Na pewno okolice hali targowej, odnowiony bulwar, rynek, no i oczywiście moja okolica, czyli Maślice, Plac Odrzański. Czy masz jakieś hobby? Tak, uwielbiam grać w piłkę nożną, ale co jeszcze? Ciężko powiedzieć. Każda forma rywalizacji, oczywiście takiej zdrowej i w formie zabawy, jest super. Jak spędzasz wolny czas? Uwielbiam spędzać go ze znajomymi. Nie do końca. Wiadomo, czasami jest tak, że przy długim sezonie lubię siąść w domu i posiedzieć z kotem i troszeczkę odpocząć. Ale po dwóch dniach lubię się spotkać ze znajomymi i spędzać z nimi czas. Co chciałbyś przekazać kibicom? Chciałbym przekazać, żeby przychodzili tak licznie jak do tej pory, bo przy ich dopingu nasza jazda jest 100 razy przyjemniejsza i uwielbiamy się z nimi spotykać po zawodach, więc mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w tym sezonie widywać się jeszcze częściej i mam nadzieję, że jeszcze liczniej, chociaż nie wiem, czy to się da, bo nasz stadion był wypełniony po brzegu.